Co tam? 3 minuty to czas, który naprawdę może zmienić Twoje życie. Wtedy, kiedy go jak najlepiej wykorzystasz, a najlepiej wykorzystujemy czas, kiedy jesteśmy przy Panu Jezusie. Oczywiście dzisiaj kolejny raz czytamy Boże Słowo, a to dzisiejsze słowo mówi nam o tym, że religia, prawdziwa religia daje nam zbawienie. Kiedy w Starym Testamencie próbowano zniszczyć judaizm, wtedy oczywiście to była najbardziej prawdziwa religia. Chrześcijaństwo jest kontynuacją judaizmu. Pan Jezus, kiedy objawił światu Ojca, to oczywiście pokazał nam całą prawdę o Bogu, dlatego w Kościele mamy pełnię prawdy, w Kościele katolickim. Jest to kontynuacja tego objawienia, które Bóg dawał w Starym Testamencie, ale na tamten czas to była najprawdziwsza religia. I zobaczcie, jak była niszczona przez, w pierwszym czytaniu jest wiele przykładów z tego, jak próbowano zniszczyć religię, jak próbowano zniszczyć tą więź ludzi z Bogiem, bo też to oznacza właśnie religia, wiązanie ludzi z Bogiem, między innymi oczywiście, tak? Jedno z tłumaczeń słowa religia. I to samo zobaczcie w Ewangelii, kiedy widzimy Pana Jezusa, który mówi: Twoja wiara Cię uzdrowiła. Dlatego tak bardzo walczy się z Kościołem, tak bardzo walczy się z religią katolicką. Zobaczcie, najbardziej z katolicką religią, dlatego że ona daje nam zbawienie. I musimy robić wszystko, żeby trzymać się prawdziwej religii. O tym nam ostatnio mówił kardynał Sarach, który przypominał, żeby trwać w tradycyjnej, prawdziwej religii, nic nie próbować jakoś modyfikować, dlatego że, no właśnie, to jest religia, która daje nam prawdziwe zbawienie. Będzie się z tym walczyć, będzie się walczyć z Kościołem katolickim, odciągać nas od Pana Boga właśnie po to, żebyśmy nie dostępowali zbawienia. Dlatego trzymajmy się tej wiary. Dzisiaj to jest nasze zadanie, żeby odkryć na nowo właśnie też z jednej strony tę naszą wiarę katolicką, żeby podziękować Panu Bogu za to, że jesteśmy w Kościele katolickim, ale też zobaczyć, że rzeczywiście w naszym życiu jest walka o to, żebyśmy jakoś odstępowali, albo właśnie odeszli całkowicie od Pana Boga, a jak nie, no to żebyśmy tą wiarę troszkę modyfikowali, żeby ona była takiej wersji light, żeby coś tam zrezygnować, raz tutaj to, a potem już taki ten Kościół katolicki oskubany, żeby nie powiedzieć obgryziony. Pozdrawiam Was serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Niech Wam Pan Bóg błogosławi i umacnia Was w prawdziwej wierze katolickiej, w której jest zbawienie i w której możemy naprawdę spotkać Jezusa Chrystusa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa!